Comes to now, yeah? Okay? So, once again, please. Zgub, zepsuj. Fajnie było na karate? Nie. Trudno dzisiaj było? Super, Lila. Yeah. Och, ekstra. Pięknie. Hej, hej, witam was w nowym dniu. Zobaczcie, co Artur tam wyprawia na tym krześle. Wiecie, co robimy? Wiecie, co robimy? Będziemy kłaść tapetę. Będziemy dzisiaj normalnie, jak to się mówi, remontować, tak? Tak. Artur okleja teraz taśmą naokoło. Ściana wygląda tak. Tyle, ile się dało, tyle się zerwało. Tutaj mamy, zaraz wam pokażę, jak wygląda tapeta. Tutaj mamy tapetę na stole przygotowaną, tą trzeba zdjąć. Za chwilę rozrobimy klej, no i bierzemy się do dzieła. Trochę wam pokażemy, jak to nam idzie i czy dobrze nam idzie, czy nie. I powiecie nam później w komentarzach, czy wam się podoba efekt. A tu pełna profeska, zobaczcie. Ja bym tak nie oklejała, ale Artur tutaj pełna profeska. Mamy pierwszy pas? Tak. Jak nam poszło pierwszy pas? Dobrze? Całkiem. Mi się też wydaje całkiem dobrze. Chyba będzie dobra do klejenia, co? Tylko musimy pilnować, żeby wzór łączyć. Ale będzie kamyczek? To było zawinięte. Nie. Zawinięta. Robi się róg normalnie. Najpierw się przykleja ten fragment, a potem tamten się. Tylko musisz wzór dopasować. Będziesz widział. Ja ci będę trzymać, to sobie tam zobacz, którym i naderwij sobie po prostu odrobinkę, jak dopasujesz. Tylko idealnie dopasuj. Flamaster? Nie, nożyka mi podałaś. A gdzie masz nożyk? Tam jest nożyk. Tu jest też. Znaczy ja. Żeby było łatwiej. Jeszcze coś do kąta prostego, żeby to dobrze uciąć. Co? A no. Tak. Smarujemy.
A dokleisz małym pędzelkiem to, o czym rozmawialiśmy? Tak, tak. Bo zaraz zanim się klejemy tapety, to ja tam posmaruję. Dobra. Bo to trzeba zanieść. A no tak, bo ona też jeszcze tu chwilę, 10 minut jak ją złożymy, żeby trochę namiękła. Czy ja ją dobrze smaruję też? Na rogach szczególnie nie żałować, nie? Odrobinę ściany zagruntowaliśmy, ale tak tylko. No dosyć fajna tapeta do klejenia. A gdzie masz resztę tych pędzelków, co ja miałam? Małe, gdzieś na blacie kuchennym widziałam, że masz. Dziewczynki wrócą, to będą miały szał, co? Może nagram ich reakcję. Bo Mati się ta tapeta w ogóle nie podobała, pamiętasz? Tak? No, powiedziała, że jest totalnie nieładna, że w ogóle nie w istym. No właśnie, no przykleiłam, bo... Dobra. Na parę z żelazka postanowiliśmy to, co nam wcześniej nie odeszło na sucho, poodklejać, zanim dokleimy plastry, bo, pasy kolejne, ponieważ było dużo dosyć tej tapety jeszcze tu w rogu, więc zobaczcie, na parę od żelazka odchodzi to, o, bardzo ładnie. No, trzeba dobrze, można też gąbką namoczyć, ale wiecie co, parą jest tak, że się nie moczy aż tak bardzo ściany. Proszę bardzo. I zaraz robimy sobie przerwę na kawkę, zanim rozrobimy kolejną ilość kleju. Bo wiecie co, rozrabiamy pół kleju właśnie po to, żeby móc sobie zrobić też przerwę i żeby klej tak szybko nie wysychał. Skończyliśmy. Zostały nam jakieś niewielkie podpinania kabli, sprzątnięcie skrzynki, ale powiem wam, że najgorsze już za nami i zobaczcie, widzicie za mną, już nawet stoi z powrotem sofka i tak to wygląda, bardziej pasuje, a czekam jeszcze na stolik, bo stolik na zamówienie ma do nas przyjść między 12 a 16 października, także czekamy na niego i stolik będzie pasował jak najbardziej do ściany. Będzie bardziej taki styl, wiecie, vintage, nie? Bo ja taki lubię, jak wiecie. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że już to wygląda całkiem fajnie. Wydaje mi się, że w ogóle jest to troszkę ciemniejszy efekt na żywo. Jestem ciekawa, jak spodoba się dziewczynkom, bo wiecie co? Macie się nie podobała ta tapeta, więc zobaczymy. Cześć, mamie. Cześć, kochani. Ja? Tak. No, tata. Zrobiliście już? Co zrobiliście? No to! Co nie miało? Jak? Super! Podoba ci się? A coś kolera. Jak tam, Mati? Ale fajnie! Podoba ci się, Matysiu? Bo ci się... Nie podobała ci się wcześniej ta tapeta? Mówiłam ci, że jak już będzie efekt skończony, to ci się może spodoba. Ale jeszcze nie wolno tak myszeczko trochę, wiesz, do niej dotykać, tak troszeczkę. A to temu wojsku nie nawet nie zrobiliście! Specjalnie! Chciałem, żebyście miały niespodziankę. My zawsze tylko w połowie tak zrobiliście. No zrobiliśmy takie, ta, lepiej ta czy ta czarna co była? Ta! Tylko brakuje obrazka. Tak się spodoba. Co kolorujecie? Ja koloruję. O, ja się bawię. A ty się bawisz? Super. Ja koloruję.
Ja i to będzie lila. Ale jak myślicie, czemu głowa jest większa? No bo ona jest na większym close-up. Aha. Jej robię, że ona ma... Kochani, wczoraj nie zakończyłam vloga, także stwierdziłam, że się do Was jeszcze dzisiaj odezwę. Chciałabym zakończyć tego vloga, dziękuję za oglądanie. Ja sobie robię teraz przerwę parodniową we vlogowaniu i myślę, że teraz następny film, jaki zobaczycie, to będzie 6 powodów, za co bardziej kocham Polskę od Anglii. Także, kochani, będzie się działo w tym filmie. Zapraszam Was bardzo serdecznie w piątek albo w sobotę.